Jeśli chodzi o uzyskiwanie pewnych teatralnych odpowiedników filmowych technik Hitchcocka, to pewnie podstawową rzeczą byłaby gra z przestrzenią. Ta sala w Mladińsku, na której pracujemy, ona jest bardzo specyficzna, ma bardzo specyficzną konstrukcję, jest też bardzo, bardzo długa. I tutaj koncentrujemy się na przestrzeni, zwłaszcza w takich akcjach ruchowych, bardzo mocno prowadzonych właśnie przez Agatę Maszkiewicz, gdzie wykorzystując, bawiąc się głębią, no, staramy się właśnie złapać coś takiego, co robił Hitchcock, to znaczy koncentrację na budowaniu obrazu filmowego, który niekoniecznie niesie ze sobą pewne określone znaczenia, ponieważ tym, co jest istotne, jest sama technika wykonania, to znaczy sam sposób zwracania uwagi. Natomiast mam wrażenie, że coś, co jest dla nas najważniejsze, to jest fakt, że filmy Hitchcocka są bardzo silnie zamkniętymi konstrukcjami. One są naprawdę fantastycznie, mistrzowsko wykonane pod takim kątem powrotu pewnych motywów, powrotu pewnych obrazów, powrotu pewnych rekwizytów. Więc to jest coś, czym my też się będziemy posługiwać. Z jednej strony posługując się taką ideą zamkniętego dzieła sztuki, to znaczy szukania też w przestrzeni teatralnej takiej bardzo klarownej, bardzo dokręconej, bardzo wyczyszczonej formy, co staje się w jakiś sposób kontrapunktem dla głównego tematu, który wyciągamy z filmów Hitchcocka, to znaczy niemożności tak naprawdę utrzymania niczego, co jest stałe i domknięte. To jest coś, co mnie i chyba nas wszystkich w tych filmach bardzo mocno fascynuje, że nawet on, ustanawiając bardzo taki świat zamknięty, nad którym ma kontrolę jako taki reżyser demiurg, pewne znaczenia całkowicie wyrywają się spod kontroli. Więc taka estetycznie dośrubowana forma i subwersywne znaczenia, to jest trochę też nasza odpowiedź na ten język filmowy. Poświęciliśmy bardzo wiele czasu na rozmowy o suspensie i w ogóle analizowaniu tego, czym jest suspens w filmach Hitchcocka. Na początku prób głównie oglądaliśmy filmy i rozmawialiśmy o nich, analizowaliśmy je wszyscy razem wspólnie. Natomiast jakby nie wiem, czy chyba nie porwaliśmy się na coś takiego, żeby próbować tworzyć jakieś takie teatralne sytuacje, które będą oparte bardzo mocno na suspensie. To się pojawia, ale w jakiejś takiej mniejszej skali. You know what? Stop. Natomiast to, co nas bardzo przy tym suspensie interesuje, to jest jakby nie tylko to, jak on jest skonstruowany, tylko to w zasadzie, po co Hitchcock ten suspens stosuje. I oczywiście to już jest szeroki temat takiego jego grania nie tylko z percepcją widza, ale także z pewnymi konceptami moralnymi, to znaczy w momencie, kiedy on jakby stosuje suspens, pokazuje, że my jesteśmy tak pochłonięci na przykład akcją albo tym, jak on buduje obraz, że na przykład przestajemy myśleć o tym, że kibicujemy złemu bohaterowi, tak? Znaczy i porzucamy, czy on w jakiś sposób pokazuje, jak estetyka, jak dobrze dobrane środki artystyczne sprawiają, że można z widzem zrobić wszystko. Więc może my nie tyle koncentrujemy się na samym suspensie, co na tym zjawisku, że jakby estetyka, na pewnym rodzaju manipulacji środkami estetycznymi, na pewnym zwodzeniu widza, czyli odchodzimy od samego suspensu, ale pozostajemy w takim spektrum tematów, w którym on operuje. Staramy się zbudować ten spektakl w taki sposób, żeby widz, który w ogóle nie zna filmów Hitchcocka, mógł spokojnie na niego przyjść i nie denerwować się, że coś traci. Mam wrażenie, że większość aluzji jest gdzieś tam też wytłumaczona i że my tak naprawdę staramy się dać jakąś swoją odpowiedź na to, co jest w tych filmach, niż jakoś bezpośrednio je jakoś jak nas przenosić na scenę. Tak? To nie jest adaptacja w żaden sposób. Natomiast takie najważniejsze filmy, było ich kilka, na pewno wymieniłabym dwa filmy, w których zagrała Tippi Hedren, czyli Ptaki i Marni, ponieważ postać Tippi Hedren oprócz postaci Hitchcocka jest tutaj super istotna, jest jedną z jest bohaterką tego spektaklu, więc interesowały nas nie tylko filmy, w których wystąpiła, ale też taka relacja mistrz i jego muza, tak? Taka relacja bardzo przewrotnie traktowana. Si grazie su Govedo. I tak już umarło od odpowiedzi Ledwic. Dla mnie osobiście takim bardzo ważnym dla tego spektaklu filmem jest Marni. Dlatego, że, no właśnie, czyli ten drugi z filmów z Tippi Hedren, dlatego, że to jest film, który na przykład François Truffaut określał jako takie zdegenerowane, chore arcydzieło. Znaczy, to jest film, który zawiera w sobie tę maestrię Hitchcocka, ale ona już się trochę rozłazi w szwach i tamte znaczenia stają się najciekawsze i najbardziej mają związek
z takim tematem tożsamości, zwłaszcza też jakby ról genderowych, to dla nas bardzo w tym spektaklu ważne, ponieważ ta słynna hitchcockowska blondynka, którą oglądamy w Marni, to jest hitchcockowska blondynka, która z jednej strony jest pokazywana w bardzo seksistowski sposób, a z drugiej strony jest to bardzo silna, bardzo emancypacyjna pisana postać. I to pokazuje, w jaki sposób te filmy Hitchcocka są pełne paradoksów. To znaczy jest ta czysta, mistrzowsko opanowana forma, ale tak naprawdę budowa pewnych tożsamości przez niego jakby jest na granicy parodii czy też pastiszu. I w Marni, właśnie w tym takim pękniętym, chorym, nie do końca genialnym filmie, to widać bardzo. Przeciwieństwem Marni, a bardzo ważnym filmem dla nas są z kolei Strangers on a Train, Nieznajomi z pociągu, ponieważ to jest film, który jest absolutnym takim pokazem maestrii formalnej. I tutaj ta maestria formalna, jeżeli nas właśnie bardzo inspiruje, Strangers on a Train byli takim modelem tutaj jakby silnym.